Poziom wody elegancki. Mega wodospad. Jestem przy dołeczku. Przy dołeczku takie coś. Jakieś kółko, było zardzewiałe mocno. I pasek skórzany koło tego leżał. Nie wiem od czego, ale jak sprzątamy, to sprzątamy. Bierzemy wszystko. Pozdrawiam Michała Peka. Wbijajcie do niego na kanał. Wczoraj walnął mega odcinek. Odkrywce Żbika pozdrawiam. Ekipę Wariat Skład Calutką. Wszystkich po kolei. Wszystkich razem. Wbijajcie też na kanał do Wikinga Drażek. Wiking Drażek, dokładnie. Chłopak się rozkręcił. Super pozytywne filmy kręci. Też zaczyna. Ale fajnie mu to wychodzi. Ja osobiście lubię go oglądać. Będę się odzywał, jak coś uda się wykopać. No, śmieci nie brakuje, ale ziemia jest zamarznięta. Do następnego. Kolejne fascynujące odkrycie. Część aluminiowo-aluminiowa chyba. Pod tytułem Zabytkowy śmieć. Ląduje w saszetce. A ja cisnę dalej. I miałem szczęście, bo trafiłem na depozyt śmieci porzuconych. Rzeka na brzeg by nie wywaliła tyle złomu, żelaza, aluminium. Kiedyś nie opłacało chyba nic zbierać złomu. Wczoraj oglądałem u Wikinga. Prawie maszynę złożył. Jakieś urządzenie znalazł w kawałkach. Ja też coś dzisiaj ulepię chyba. Jakiś wehikuł. Także wbijajcie tam do Wikinga, do poszukiwacza Peka. Do Żbika, wiadomo, Bielas, pozdrawiam cię również. Co tam jest? Jak się nadal radził? O, Wiśnia, pozdrowienia też dla ciebie. Esio, Daniel Opole, Kasia Kasiuchowa, Kamil Standziak, całą ekipę Wariat Skład. Adasia z PGP Przemka. Dobra, tak rozkręciłem się. Koncert życzeń to nie miał być tylko spacer z wykrywaczem. To idę dalej. Zmontować jakąś maszynę. Na razicho. No już wiem, co ja składam. Ja chyba składam ciągnik. Lusterko mamy. Z wichajstrem z tyłu. Ale pobite. To jakiś gospodarz wypieprzył śmieci sobie nad wodę. I chuj. I zadowolony. Dobra. Będzie wiosna. Tu trzeba przyjść porządnie, posprzątać ten brzeg. A pod warstwą śmieci są zawsze jakieś niespodzianki dla nas. To jest sprawdzony temat już. Lecę dalej. Mamy zabytkowy brzeszcz od piły. Pod drzewem, pod krzakami. Pod skutą ziemią. Cisnę dalej. Dalej pod krzakami na kolanach. To jest dosyć miękko. I mamy szpadelkę konkretną. Całkiem na chodzie. No i tyle. Ktoś mocno kopał, aż trzonek się zapalił i porzucił sprzęt. Do następnego. No i mamy szpadel i łopatę. Ktoś tu chyba w kulki leciał, jak budowali coś, porzucił sprzęt i poszedł do domu, albo się nachlali i zapomnieli zabrać. Ciekawe, co tu jeszcze mają zakopane. Szukam dalej. Nie myliłem się tutaj. Byli budowlańcy z PRL-u. Łopata i szpadel i dwa polmosy, a teraz wyskoczyło takie coś. Kawałek skórzanego paska, chyba mosiężną końcówką na końcu. Nie wiem, ale tak sygnał daje. Mosiąc. Nie wiem, co to. No, ale między śmieciami jest kolor jaki zawsze. Lecę dalej. Kolejnym sygnałem jest kawałek klapki jakiejś od budzika albo czegoś.
porzucony. Na pewno z zamiarem wyzbycia się tego przedmiotu, na pewno nikt nie zgubił śmiecia. Tego się nie da zgubić. Odpadów różnych. Lecę dalej. Łabądka dzisiaj nie spotkałem, ale tutaj jest mały gilek. O, czai się na chlebek. Tam mu też rzuciłem, żeby posmakował sobie. Dobra, nie będę go płoszył, niech się naje ptaszyna. Obserwuję na razie.